No, no, tu sais, je urbex va. Ça se prouve mi cadre ce pic de maison. Tu vois que tu as Non, il doit y être. Postcovia. Oh, ça t'a mis tout. A quel est ce vin de temps? Ou y'a qui se pique. Ne viens à l'état. Internet. Zjawem. Coś historia opowiada. Zostawcie łapkę w górę i oglądajcie do końca. Będzie strasznie, śmiesznie, ciekawie. Subawa. No dobra, kameruje się. Tak się kameruje i chciałem potwierdzić to niepotrafne. Ale miałem takie uczucia, właśnie, że trochę się bałem. Kiedy my co się bał, kto jest tam w środku, bo może odnaczyć, że słoiki niebezpieczny i może nam krzywdę zrobić, ale ja chciałem to zrobić tylko właśnie jako jakiś poseł, który przeczytałem się bardzo. Czyli to był pijak z psem właśnie. A to nie był kobieta, co na filmie powiedziałem, to był facet, bo powiem, że miał damskie spodnie i tak wyglądał po prostu. Właśnie i do końca nie nagrałem, bo uciekliśmy stamtąd, bo gra słowo. Właśnie wszyscy dzieciaki nie chciałem. Wszystkie dzieciaki nie chciały. Nagrałem we piwnicy, rozpaliłem drzwi i wesem. Tam już nie nagrywałem, bo nie było po co właśnie. Popełniła inna osoba, która tego nie życzy, potem jak nie życzy, podała wam prawdę, gdzie ukradnie, pobije i coś będzie. Ale oglądajcie i zostawcie suba. Łapkę w górę. Witam was serdecznie, wszystkich ukochanych widzów na naszym urbexie właśnie. W dzisiejszym odcinku pokażemy Pałac satanistów, właśnie, że tam były czarne musy, czyli oni robili te musy, żeby objawić właśnie duchy, właśnie, oczywiście, żeby ten pałac, żeby był nawiedzony, ale trochę internetu czytałem, nie wiem, kiedy je opuszczony, właśnie, bo ja tak na szybko znalazłem. I jest ze mną też kolega, właśnie, i ma gaz pieprzowy, żeby policja nas nie złapała, albo jakiś typek, albo pijak, alkoholik i złodziej. Albo straż miejska, albo ochroniarz, albo właściciel, który chce kupić i wyrentować, albo pewnie rodzina. My sobie idziemy, bo ja nagrywam widzowie jeszcze z GoPro będziecie mieli muzykę właśnie, bo ponieważ ta obudowa właśnie jest wodoodporna i nie łapie właśnie tego, co można powiedzieć, tego nie łapie, głosu. Wchodzimy. Piwnica jest pewnie nawiedzona piwnica. Bo jak na YouTubie widziałem niektóre filmy, oni też tu po prostu przechodzili za wiedźwiedzi. Tutaj za tej pałac satanistów byli satani i też mogą być pijaki, alkoholicy. Bo są ubrania. I szukamy takiego miejsca, gdzie tam były musy. Bo nie ktoś tu korzystał. Fech, kto jest tam? Tylko pijam. Bo piwiam kolu. Rozpierdolę drzwi. Wesety śpiska. Boję się. Nie chuja. Nie wejdę tam. Pijak na chodzi. Wtedy właśnie za to, że nas, to na pewno. Bo my żyjemy wizowie w Konikaju, a ten musi być pijak musi być osób 40 tysięcy taki bezdomny, która trafi na obszar tych kwarantannych. Tutaj, żeby oni nie zarazili się. I ten pijak właśnie rozpalił drzwi. Weset i mieszka sobie tutaj, jakby to jego własnie wybywa. I się boję, że wchody się nie zrobią. Chcesz zdjęcie zrobić? Nawet ładne tutaj by były zdjęcia, ale głębie to srają.
mogą nam na głowę nasać. Ale historyk będzie pewnie nie zna, bo pewnie więcej złom jazdy przyszło i pozabrało meble. Tu pewnie dużo osób mieszkało i też muse były robione. Takie na czarno. Czarne muse, wiecie o co chodzi. Tu pewnie była toaleta. Tu pewnie umywalka była. A co? I robimy to pod wpływem strachu, widzowie. Boimy się trochę, bo jest pijak tam. Czyli to była kobieta? Facet jest gorszy, facet się może napaść. To pewnie salon był. Nawet Heros jak robił, on był ten nawiedzonym, nie opuszczony, nie nawiedzony, to jest nawiedzone miejsce, z którego jesteśmy. A Heros był w tym miejscu, tam gdzie była skoła, nie opuszczona. I to się znajduje w Pruskowie. Ja mam GoPro na głowie i nie będzie słuchać dźwięku. Będziecie mieli pierwszą część i drugą. Tu i tak zerwany, a jakby zerwało i na nas na głowę padło. A co, spróbuj to na górę wejść. Bo ja bym po prostu się odważył. Ja jestem osobą, która zawsze wszystkiego, zawsze niczego się nie boi. Dlaczego? Bo w zawodach startuję. Ładnie człowiek umie oczywiście się bić normalnie. To pewnie strych jest. Pewnie tym strychu robiono musę. O fuck, go on nas robi. Widać, smród i obóstwo. Ojej, o mało bym się nie zabił. Będę taką osobą, która nie lubi rozwalonych rzeczy. Przychodać, bo mu na się wywalić i zęby wybić. Ojej. Ale sprint, przy skakaniu, idę dalej, pokażę co tu było. To pewnie sypialnie były. Tutaj jest sypiała sawka. A ten sca tutaj, nielegalnie. Tutaj jest safa i dziura. Lepiej telefonu będę rzucał, bo nie jest telefon potrzebny do rozmowy z innymi ludźmi, których znam. To chyba rura jest. Pewnie woda leciała, albo prąd. Tutaj pewnie kuchnia była, no nie wiadomo co jest. Widać, że sypialnia. Tu pewnie sypialnie były. A tam gdzie pijak spał, tam pewnie kuchnia była. Teraz cicho będę, bo śpi. Cisza nocna. Bo ten pijak jest po prostu, widzowie. Nie chcę go obudzić, żeby afery nie było. Żeby ten pijak po prostu nie wiedział, że to... Na jego posesję nie wysadzę. Cicho. Ja odpuszczę tego grubasa. Tą babę. Ona na śpi. Jeszcze to mnie po alkoholu. Ja nie idę. Obudziła się. Spierdalamy, bo panie, przepraszam, że wszystko powiedziałem, ale się obudziła. Ubudziła się. Normalnie, żeby sypało nie mieć. Szybko, spierdalamy na pasy i idziemy do samochodu. Ale zawało mu na było zostać normalnie, jakby miała nóż. Dobra, widzę przerwa. Trzeba odpocząć od tego strachu. Dobra, widzowie. Boję się, ale pójdę. No bo nie mam areliny bicia serca zostałem do tego, żeby się bać. Albo tam pijak się i chodził po butelkach. Chodź. Samochód jest. Zrobimy tej sąki za, nie? Na konkurs. Jakby przechodni. Musimy być cicho, bo jak z wiami będzie wychodził.
musimy uważać z policją. Pojedziemy na autobę. Też może być tam zbyt. Tutaj mamy klinikę. Mamy klapę do kliniki. Ale to jest to dobre. Wojtek zabrał kamerkę GoPro, bo ponieważ my nim nie nagrywamy, bo ponieważ coś się nie kamerką GoPro, jak oglądam, ale komputerze może prawdopodobnie wszystko wyjdzie dobrze i my jesteśmy teraz w ogródku. To ogródek satanistów i wózek znaleźliśmy i akumulator. O, duterka. Ja myślałem, że to akumulator. Tam jest okno otwarte i tam drzwi są wyjebane. A tam widzieliśmy Mietka Zula. Musimy być cicho, bo jest okno otwarte i on może w tym miejscu być. Narąbany jest sobie po wódce. Nie, to piwnica. Siema. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybuj mi kanał, żeby być na bieżąco. Arelina jest. To oznacza bycie serca właśnie po wpływie człowieka, że się boi po prostu. My się boimy tego Zula, ale Wojtek ma pieprz gazowy i damy radę i się nie poddamy. Ja mogę kung fu użyć albo parkoura. Kung fu znam, bo ponieważ TV oglądałem i z telewizora się uczyłem. I niektóre sztuki walki zapamiętałem. Tu mamy klinicę. Sierap to oznacza, że będziemy cicho. Jaki dzieciak podgląda. Kamer nie ma, bo pewnie kamery zostały wyjebane. Nazwą. Ale strach. Ktoś chodzi do korytarzu. Do korytarzu ktoś. Musimy uciekać, bo ktoś... Bo ponieważ... Uciekliśmy, bo pijak się przybudził właśnie i wracamy. Nie rozwiązałem. Co wiesz, co wiesz?